Bardzo proszę uwagę. Otwieram 40. zwyczajną sesję Rady Gminy Miłki w dniu 31 sierpnia 2017 roku. Witam serdecznie Szanowną Radę. Witam Panią Wójt z pracownikami. Witam naszych dzisiejszych gości, Panie Dyrektorze, kierowników jednostek organizacyjnych, Pana Sołtysa. Na sali obecnych jest 13 radnych, co stanowi niezbędną większość, byśmy mogli podejmować prawomocne uchwały. Zanim przejdziemy do naszego porządku obrad, pozwolę sobie Państwu przedstawić nową Panią Dyrektor Zespołu Pracowych Oświatowych w Miłkach. Witam serdecznie, Pana Stara. Tyle znana Państwu, gratuluję wyboru Pani Dyrektor, życzę sukcesów w dalszej pracy. Również witam nową dyrektor Szkoły Podstawowej Stadzinach, Panią Emilię Durak. Również gratuluję wyboru, życzę sukcesów w dalszej pracy. Witam również sołtysa Miłek, Pana Macieja Malinowskiego. Również gratuluję wyboru i życzę sukcesów w dalszej pracy. Wracamy do dalszej części. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad Państwo otrzymali z dzisiejszymi materiałami. Jeżeli są jakieś wnioski formalne, to bardzo proszę. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, ja składam wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie gminy. Proszę bardzo. Projekt uchwały wszyscy Państwo macie? Tak. W takim razie poddaję wniosek formalny pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Pani Wójt o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Proponuję dodać jako kolejny punkt 22 tą wyżej wymienioną uchwałę, żeby nam nie kolidowało z tą już numeracją, którą mamy, a wolne wnioski zamknięcie przechodzi o kolejne. Więc po zmianie porządek obrad przedstawiałby się następująco. Mamy 20 teraz dwa punkty. Ten punkt rozszerzony jako 22, następne kolejne o jeden wyżej. Czy są jeszcze jakieś wnioski formalne ze strony Państwa radnych co do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Na protokolantę dzisiejszy obrad proponuję powołać Panią Justynę Leszczyńską-Boru. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem Pani Justyny? Ja to, jako protokolantę dzisiejszy obrad bardzo proszę o podniesienie ręki. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Czy Pan Radny chce zabrać głos? Nie. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 39 zwyczajnie. Czy są jakieś uwagi co do protokołu? Widzę w takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Interpelacje i zapytania radnych. Jeżeli są, bardzo proszę. Nie widzę. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Nie ma. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy. Bardzo proszę, Panie Wójcie, oddaję głos. Szanowna Rado, szanowni goście. Okres jest trochę dłuższy, ale postaram się mówić skrótami, bo wiem, że dzisiaj jest bardzo dużo zagadnień do rozstrzygnięcia. W związku z tym od 27 czerwca do dnia wczorajszego, czyli do 30 sierpnia, oprócz takich spraw bieżących w zakresie administracji publicznej, my jako urząd pracownicy wykonywaliśmy różne zadania, a niektóre są w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o inwestycje i gospodarkę, jak Państwo zapewne zauważyliście, zakończyliśmy drugi etap modernizacji drogi w Kleszczewie.
W związku z tym przez te dwa lata przybyło nam łącznie 724 metry nawierzchni asfaltowej. Myślę, że to na pewno z tego mieszkańcy są zadowoleni. Łączny koszt tej drogi, mówię o łącznie o dwóch etapach, czyli rok poprzedni, rok bieżący, to jest 239 161 zł z dofinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego. Również zakończył się remont nawierzchni na ulicy Lipowej w Miłkach. Również rozmawiałam tutaj z mieszkańcami, są bardzo zadowoleni. No i wreszcie można jeździć po tej ulicy bezpiecznie. Trwa remont drogi w Paprotkach. Tutaj mieliśmy troszeczkę problemów ze względu na to, że w trakcie roku okazało się, że natrafiono na stanowisko archeologiczne. W związku z tym cała procedura związana z powołaniem prac konserwatorskich. Ale dzisiaj już tak potwierdza to pani radna, że konserwator wydał decyzję o dalszym kontynuowaniu prac remontowych. Chcielibyśmy się uporać jak najszybciej z tą drogą. Jest to duży również wydatek, bo koszt remontu tej drogi to jest ponad 1 000 000 zł, ale oczywiście zarówno ulica Lipowa, jak i droga w Paprotkach korzystamy tutaj z dofinansowania unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To jest 63,36% dofinansowania, reszta to są koszty własne. Przygotowaliśmy w międzyczasie i złożyliśmy również wnioski do lokalnej grupy rybackiej na remont parkingu przy ośrodku zdrowia i przejście do cmentarza w Miłkach, jak również złożyliśmy drugi wniosek na remont częściowy parkingu przy Urzędzie Gminy. I tutaj chcę powiedzieć, że oba wnioski przeszły ocenę w lokalnej grupie rybackiej i chciałabym przy okazji podziękować pracownikom, ponieważ jeden i drugi wniosek są na pierwszym miejscu listy rankingowej na dofinansowanie. Teraz w tej chwili oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą terminu podpisania tych dwóch umów, czyli jeżeli zostaną umowy podpisane, to przystępujemy do remontu tutaj, jeżeli chodzi o Miłki, jednego parkingu wraz z tym ciągiem pieszym w stronę cmentarza, jak również parkingu przy Urzędzie Gminy. Chciałabym tutaj również podziękować pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo dzięki zaangażowaniu pani kierownik i pracowników GOPS uzyskał dofinansowanie z projektu unijnego również na utworzenie, na rozszerzenie działalności Klubu Integracji Społecznej. Jest to kwota około 600 tysięcy złotych na 3 lata. Myślę, że bardzo potrzebny projekt. Jeżeli będziecie Państwo chcieli w trakcie później usłyszeć, jakie działania obejmuje, na co ma być skierowany, bo pani kierownik dzisiaj przedstawiała tę ofertę dla członków Komisji Rozwoju i Budżetu. Myślę, że mieszkańcy, którzy już angażują się i chcą uczestniczyć w zajęciach, na pewno będą zadowoleni. Jest to nieoceniona pomoc z tego względu, że na pewno gminy nie stać byłoby samodzielnie na zorganizowanie takiej pomocy, wręcz indywidualnej, nie tylko dla pojedynczych osób, ale także dla rodzin, poprzez możliwość skorzystania z pomocy różnych specjalistów. Przygotowaliśmy już umowę i jutro, czy w niedługim czasie, podpiszemy umowę na remont drogi Miechy-Czypki. Jest to również dofinansowanie dotyczące remontu tej drogi, dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jesteśmy również po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych. Jestem umówiona na jutro z inwestorem na podpisanie umowy. Planujemy zakończyć tą inwestycję do końca roku bieżącego. No tutaj, jeżeli chodzi o wspólne inwestycje, natomiast gminy i powiatu, mieliśmy trochę problemów, ponieważ ogłaszane przetargi zarówno na remont ronda w Kleszczewie, jak i remont nawierzchni w Danowie. Ceny oferentów, jak wspominałam Państwu, są tak wysokie, wielokrotnie przekraczają możliwości, które zostały określone. W związku z tym, po konsultacjach z
powiatem. Uzgodniłam, że w tym roku wykonamy tylko jedno zadanie. Będzie to remont drogi w Danowie i to ta kwota najniższa, którą udało się uzyskać w przetargu, to jest kwota 110 923 zł. Przy naszym dofinansowaniu w kwocie 35 tysięcy, reszta to są środki powiatu. Na pewno mogę tutaj uspokoić mieszkańców Kleszczewa, że zrobi wszystko, aby inwestycja, zadanie dotyczące przebudowy tego ronda w Kleszczewie w przyszłym roku były na pierwszym miejscu. Kwestia jest tylko właśnie przetargów. Czasami zdarza się tak, że nawet w pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden inwestor. I z tego też wynikają te problemy. W trakcie oceny formalnej w tej chwili jest również nasz wniosek o dofinansowanie unijne na remont świetlic w Marcinowej Woli i w Rydzewie. Czekamy na rozstrzygnięcia, jak również tutaj uzyskaliśmy dofinansowanie na remont budynku socjalnego, w zasadzie mieszkania socjalnego, ponieważ składaliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskaliśmy kwotę możliwą do dofinansowania, to jest 50 tysięcy złotych, z tym, że warunkiem jest utworzenie nowego, wydzielonego mieszkania socjalnego. Jeżeli chodzi o spotkania, uroczystości, wyjazdy, więc 28 czerwca odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyłam w Mikołajkach. Spotkanie dotyczyło projektu edukacyjnego, było to takie spotkanie robocze. W dniach od 31 uczestniczyłam w wyjeździe organizowanym przez Centrum Animacji Społecznej. Wyjazd dotyczył poznania działalności inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego. W miejscowości Witkowo tak naprawdę funkcjonuje taki bardzo przyjazny dla rolników, można by powiedzieć, taki inkubator. A takich inkubatorów jest w Polsce tylko kilka. Wiem też, że jest możliwość pozyskania dla gminy, która zdecydowałaby się na tworzenie takiego inkubatora dofinansowania w wysokości 500 tysięcy złotych, no ale w tej chwili rozważamy takie możliwości. Dnia 3 lipca odbyło się spotkanie w Ogrodkach z mieszkańcami w kwestii remontu drogi. W tym dniu również uczestniczyłam w walnym zebraniu członków Związku Stowarzyszeń LGD9. Dnia 4 lipca uczestniczyłam w spotkaniu w Lipowym Dworze z udziałem sołtysa i mieszkańców. Dnia 5 lipca miałyśmy tutaj z panią skarbnik wyjazd do Olsztyna w celu podpisania dokumentów związanych z projektem Cyfrowe Mazury. Podpisaliśmy również umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest. Przypomnę państwu, że realizujemy trzeci rok z kolei ten program i w tym roku uzyskaliśmy rekordową ilość zgłoszonych tych materiałów do usunięcia, to jest około 48 ton. Uczestniczyłyśmy również w tym dniu w rozmowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, a nasze rozmowy dotyczyły finansowania tak zwanego wyprzedzającego, związanego z dofinansowaniem inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dnia 7 lipca odwiedziłam Marcinową Wolę, miałam tam spotkanie ze strażakami, również kontrolowałam świetlice, a przede wszystkim pomieszczenie po byłym mieszkaniu socjalnym, które niestety zostało bardzo, bardzo zniszczone. Dnia 8 lipca wzięłam udział w festynie organizowanym w Konopkach Wielkich przez Stowarzyszenie Młodych Rodziców Pod Chmurką. Ten festyn odbył się nad jeziorem. Temat bardzo istotny, bardzo ważny dla dzieci, dla mieszkańców, ponieważ temat dotyczył ratownictwa wodnego, było pokazane ratowanie tonącego oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. Dziękuję tutaj stowarzyszeniu za zorganizowanie tak ważnej, istotnej rzeczy, jaką jest szczególnie w okresie wakacyjnym umiejętność zachowania się nad wodą dla dzieci. Myślę, że tego nigdy nie jest za dużo. Tego też dnia Olimpia nasza Miłki rozgrywała swoje mecze na boisku w Miłkach. Dnia 9 z
Wojewódzka Świna. Odbyła się kolejna edycja imprezy Bój na Świętej Górze. Impreza plenerowa, jak Państwo znacie. Myślę, że bardzo atrakcyjna i chyba już na stałe wpisze się w kalendarz naszych imprez. Oczywiście po każdej takiej imprezie tutaj wspólnie dyskutujemy, co ewentualnie można byłoby ulepszyć, żeby jeszcze bardziej atrakcyjnić tę imprezę. Dnia 10 lipca na zaproszenie sołtysa uczestniczyłam w spotkaniu w Konopkach Nowych wspólnie tutaj z przewodniczącym Rady, panem Tomaszem Bujda. Dnia 11 spotkanie z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tutaj prosiliśmy o wsparcie Wojewódzkiego Funduszu, o to, żeby fachowiec wspierał nas w odpowiedziach na to, w jaki sposób możemy modernizować, aby osiągnąć tą efektywność energetyczną. Dotyczy to przede wszystkim budynków naszych publicznych. Dnia 12 lipca odbył się konkurs na dyrektora ZPO w Miłkach. Ja również od siebie gratuluję pani dyrektor tego stanowiska. 14 uczestniczyłam w wyjeździe do Olsztyna związane z podpisaniem dokumentów projektu 7 Cudów Mazur w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Dnia 17 w Rynie odbywał się święto Policji Powiatowe, w którym również miałam udział. 18 uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Fundacji Wielkie Jeziora Mazurskie, a następnie w posiedzeniu Rady LGR w Gorzewie. Kolejno spotkałam się dwukrotnie z Zarządem Dróg Powiatowych w okresie wakacyjnym w sprawie przetargów właśnie na inwestycje związane z naszymi zadaniami wspólnymi. Dnia 21 w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami naszych miejscowości. Tutaj omawialiśmy wszystkie bieżące sprawy poszczególnych wsi, jak również Fundusz Sołecki na rok 2018. Dnia 22 mogę powiedzieć, że był to Dzień Wielkiej Kultury w Miłkach, ponieważ w ramach Adwent w Kościele w Rydzewie mogliśmy wysłuchać wspaniałego koncertu trzech tenorów, jeżeli ktoś był, to chyba potwierdzi, a wieczorem w naszym kościele w Miłkach gościliśmy Magdę Umer. Chciałabym podziękować gospodarzom tych obiektów, proboszczom, księdzu Sławomirowi Kudrawka oraz Marcelowi Ozar za udostępnienie tych naszych perełkowych obiektów, a dyrektorowi Ośrodka Kultury, pani pracownikom, pani Basi, pani Edyce za zorganizowanie tych koncertów. Dnia 24 odbyło się spotkanie z wykonawcą mazurskiej pętli rowerowej. Kolejnego dnia posiedzenie Rady LGR oraz spotkanie w godzinach wieczornych z mieszkańcami Marcinowej Woli. Dnia 26 sierpnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami w Konopkach Wielkich, w których oczywiście uczestniczyłam. Kolejnego dnia mieliśmy wyjazd do miejscowości Ruda, ponieważ tam wpłynęła skarga od mieszkańców, więc próbowaliśmy wziąć jakby udział w tym sporze i w sposób pogłowny go rozwiązać. 28 lipca odbyło się walne zgromadzenie wspólników spółki Eko Miłki. Kolejnego dnia w Jagodnym Wielkim uczestniczyłam w festynie. Też chciałabym bardzo gorąco podziękować pani radnej Janusi, jak również pani Ani Kowal, sołtys z tej miejscowości, za naprawdę ogromne zaangażowanie i wspaniale przygotowany festyn. Myślę, że to będzie też już tradycja tej miejscowości i cykliczna impreza. Zapraszam, bo naprawdę warto. Dnia kolejnego było się zebranie MZGO oraz wybory sołtysa w Miłkach. Dziękuję bardzo za to, że mamy tutaj w końcu po wielu, wielu trudach mamy w końcu sołtysa, młodego człowieka. Widać, jak dzisiaj jest obecny, czyli jest zainteresowany. Wspólnie tutaj postaramy się wspierać i pomagać tak, aby pan sołtys był zadowolony ze swojej pracy. Dnia 4 sierpnia gościłam tutaj profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego, jak również z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bo cały czas problemem dla nas nierozwiązanym jest stan jeziora Miłkowskiego w Miłkach.
Oczywiście no już pewne poczynania zostały zrobione i kroki. Po tym spotkaniu ustaliliśmy wspólnie z panami profesorami, że temat będzie analizowany zarówno przez jedną i drugą uczelnię i otrzymamy na pewno pomoc merytoryczną, jak również pomoc merytoryczną w kierunku pozyskiwania środków. Natomiast co mogę powiedzieć mieszkańcom pocieszającego, że w przyszłym roku panowie profesorowie obiecali solennie, że w przyszłym roku z tego jeziora będzie wydzielony basen, tak jest w Mrągowie to zorganizowane, który będzie doprowadzony do powiedzmy tego wczesnych miesięcy do stanu takiego, że można będzie bezpiecznie w nim się kąpać. Natomiast rekultywacja całości jakby zbiornika nie jest to proces ani roczny, ani kilkumiesięczny, tylko co najmniej trzyletni. Takie są informacje przekazane przez tutaj szacownych profesorów, którzy pobierali próbki, przygotowywali też treść merytoryczną i mam nadzieję, że w końcu będą już działania w tym kierunku. Będziemy próbowali szukać programu wspólnie z uczelniami, tak żeby na tą dalszą rekultywację pozyskać środki na dofinansowanie, bo nie są to małe środki. Na pewno będą to duże fundusze i tak jak powiedziałam, nie zakończy się rekultywacja w ciągu jednego roku. A szacunkowy koszt, tak mówili, wspominali? No niestety nie, dlatego że to jest kwestia też wyboru metody i program czasami określa, która metoda jest, może być jakby przyjęta, która nie, a nie ma jeszcze konkursu w ogóle na rekultywację jezior. Nie ma żadnego programu w tym kierunku. Będziemy szukali z programu transgranicznego Baltic, ewentualnie no, szukamy, może coś jeszcze w tej kwestii będzie ogłoszone, ponieważ z informacji, które pozyskałam od pani Piotrowski, prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Wiem, że Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich uczestniczyła w Sejmie w takim spotkaniu komisji dotyczącym właśnie stanu jezior, zanieczyszczenia jezior i są obietnice, że takie środki będą na rekultywację jezior wyasygnowane. Ale to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Na stan dzisiejszego dnia. Dnia 26 uczestniczyłam w drugim samorządowym spływie kajakowym. Również chciałam podziękować przede wszystkim mojemu pracownikowi z urzędu za takie logistyczne ogarnięcie całej imprezy, bo zainteresowanie było duże. Mieliśmy około 70 uczestników tej imprezy. Wszyscy wyjeżdżając gratulowali, dziękowali, że było bardzo fajnie. Że są zainteresowani. Gościliśmy tu m.in. posła Gosiewskiego, a chciałabym również gorąco podziękować firmie LOT, która objęła swoim patronatem ten nasz spływ. Kapitanowi, szczególnie chciałam podziękować panu kapitanowi Adamowi Rzeszo, który się bardzo osobiście zaangażował w zorganizowanie takiej imprezy i stwierdził, że jako firma, jako przedstawiciel, a także rozmawiałam z rzecznikiem tej firmy, są zainteresowani, żeby zawsze obejmować tą akurat imprezę takim patronatem swoim. Dnia 13 sierpnia uczestniczyłam również w otwarciu 15 Międzynarodowego Wyścigu Polarskiego w Miłkach. Oraz po raz pierwszy chyba w naszej gminie odbyły się zawody w piłkę plażową na plaży Wyszowatych. Również było zainteresowanie spore. Myślę, że te niektóre imprezy, które po raz pierwszy się pojawiają, z czasem również staną się takimi imprezami cyklicznymi. Dnia 18 sierpnia był to dla nas bardzo ważny dzień w urzędzie, ponieważ gościliśmy tutaj delegację z Federacji Rosyjskiej na czele z wicemerem panem Stanisławem Edwardowiczem Pretko oraz panią Swietłaną, która była również przedstawicielem tego samorządu. Jest to miasto Czerniakow, który wspólnie przygotowuje jeden wniosek wspólny na dofinansowanie wszystkich jakby zadań związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Ponieważ wiecie Państwo, że potrzeby mamy ogromne, a środków niestety własnych na takie działania nie mamy, bo to są bardzo duże koszty. W związku z tym postanowiliśmy wspólnie, znaleźliśmy tego partnera, mamy podpisaną już uroczyście deklarację współpracy. Znaleźliśmy też wspólne zadania, bo to jest w programie transgranicznym Polska-Rosja.
polegał na tym, że musi być dwóch partnerów, którzy mają podobne zadanie i piszą wspólny jeden projekt. Także w tej chwili jesteśmy na zasadzie jeszcze uzgodnień, chociażby tego typu, że jest to projekt tak zwany twardy, infrastrukturalny, ale przy każdym teraz projekcie według nowych zasad muszą się pojawić także tak zwane działania miękkie, więc tutaj myślę, że Cię poproszę, Pani Dyrektorki ze szkół szczególnie, żeby pozostały, bo może uda nam się tutaj jeszcze włączyć jakąś współpracę i wymianę młodzieży w ramach tego projektu. A czasu mamy niewiele, stąd też takie terminy są napięte. Także ja chciałabym podziękować tutaj dla przedstawicieli obecnych tutaj u nas miasta Czerniachów za chęć współpracy z naszą gminą. No i mam nadzieję, że będzie to współpraca owocna. Pomimo tego, że jeszcze konkurs nie został ogłoszony, no to jest tak wiele dokumentów do przygotowania, że trzeba niestety bardzo wcześniej podejmować pewne działania, chociażby uzyskanie pozwoleń, a przede wszystkim warunkiem jest posiadanie projektu. I na te zadania, które zostały określone przez nas, one są około 1 000 000 euro, to my dokumentację projektową już posiadamy. Natomiast jest to chyba jedyny program, który w tej chwili funkcjonuje, unijny, gdzie dofinansowanie jest rzędu 90%. Tylko 10% jest wkładu własnego. No i może jeszcze tylko przedwczorajszy dzień 29, jeszcze przedwczorajszy, uczestniczyłam z paniami dyrektorkami w spotkaniu w Mikołajkach w sprawie już realizacji projektu edukacyjnego. Jak Państwu sygnalizowałam, projekt edukacyjny będzie realizowany, ale jak wszystkie projekty unijne powstają po drodze pewne komplikacje, w związku z tym nie ruszy na pewno od 1 września, ale tutaj są już ustalenia, że projekt edukacyjny zacznie funkcjonować w szkołach od 1 listopada. Najpierw musi być zakupiony sprzęt, bo w ramach tego projektu będzie zakupiony nowoczesny sprzęt technologii informacyjnej, a od 1 listopada ruszą już dodatkowe zajęcia w dwóch, w zasadzie można powiedzieć w trzech szkołach, bo jeżeli chodzi o Miłki, to jest gimnazjum i szkoła podstawowa oraz szkoła podstawowa w Rydzewie. Tych godzin jest naprawdę wiele dodatkowych. Myślę, że to jest ogromna szansa dla naszych dzieci, żeby poprawić po prostu swoje umiejętności, zdobyć lepsze umiejętności, ale przede wszystkim też poszerzyć swoją wiedzę, bo zakres tych zajęć jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Ja tylko się martwię, czy dyrektorzy dadzą radę umieścić te wszystkie dodatkowe zajęcia płatne z pieniędzy unijnych w swoim planie, bo niestety my jesteśmy zobligowani do tego, że dzieci są dojeżdżające i też musimy określić jakieś ramy przebywania dzieci w szkole. Natomiast programy gimnazjum są bardzo rozbudowane i powoduje to też, że dzieci mają bardzo dużą ilość godzin zajęć wynikających z planu nauczania, a dodatkowo jeszcze będą musiały mieć wprowadzone zajęcia te w ramach projektu. Jest to 600 tysięcy, proszę Państwa, na 2 lata dla tych trzech jednostek, więc jest to naprawdę ogromna, ogromna pomoc dla naszych szkół. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.